Dobra, co tam się działo, widzowie? Co tam się działo? Opowiadajcie. Opowiadajcie, co dzisiaj wam muszę, kurwa, zretransmitować do waszych, kurwa, żyć. Wybieraj już ludzi do swojej celi. Dobrze, że nie jesteś sam. A ty, kurwa, pedale z chuja spadłeś? Czy chciałeś trochę konopa? Nie. Jutro o 16:00 film na K-Drop i nie tylko. No i co w związku z tym? Idealna manipulacja, jutro w centralnym miejscu miniaturki, od razu rzuca się w oczy? Znaczy wiesz, to, że Konopski ma jakieś problemy co do mojej osoby, to jakby wiem, nie? Tylko, że jest jedna podstawowa rzecz. Kanały w Polsce, te komentary, to mogą co najwyżej pętę opierdolić. W takim poważnym rozumowaniu tego słowa. Bo ja jeszcze rozumiem, jakby to niosłoby to rzeczywiście jakąkolwiek siłę, czy jakąkolwiek miało moc sprawczą i przede wszystkim miałoby to jasne fundamenty, którymi oni się kierują. A oni się kierują, kurwa, jakby tym, co ludzie piszą w internecie, nie? Czyli, o, dużo osób o tym pisze, też tak muszę uważać. No i w taki sposób się zachowują. Jak Konopski brał pieniądze od K-Dropa, żeby go reklamować, to pewnie o tym nie wspomni. No ale to tak... Kurwa, właśnie to tak działa, stary, nie? Poza tym jest jedna bardzo śliska rzecz i do tego pokazuje, jacy ci ludzie są. Bo jeśli on od wielu lat jest w tej samej agencji marketingowej co ja, czyli w Storm Media, i wiesz, jeździ kurwa na jakieś obiadki, kurwa, jeździ na jakieś spotkania, bardzo ochoczo wrzuca zdjęcia na przykład z Maybacha Konrada, jeździ na jakąś szyszkę i się dobrze bawi, to pomimo tego, że bądź co bądź, temat K-Dropa jest wątpliwie moralny, abstrahując od tego, że on jakby też brał pieniądze, żeby to reklamować, to jeszcze bardziej wątpliwie moralne jest nagrywanie filmów na biznes kolegów tylko i wyłącznie dlatego, żeby ludzie cię nie wyzywali overall na swoich tych, pod swoimi materiałami, nie? Znaczy Konopski reklamował K-Dropa, jakby de facto reklamował K-Dropa. On na swoich odcinkach reklamował K-Dropa. I to też będzie dziwne w dniu jutrzejszym, no bo podejrzewam, że tego nie powie, ale on normalnie miał stawki, jak tam gra, nie? Miał swój kod i tak dalej. Tylko już, nie wiem, z rok, trochę więcej, wszystkie jego filmy, które mogłyby na to wskazać, zostały wyczyszczone na kanale. Opisy pozmieniane, bo na początku jeszcze, wiesz, były po prostu edytowane w studio. Tylko w niektórych zostawały w opisie, wiesz, nie wiem, może i tam Niku Konop, tu i tu. Ale to nie jest wystarczające, stary. Abstrahując od tego, że pewnie ktoś to ma zapisane, ja nie mam, bo ja się nie zajmuję takimi rzeczami, to w sumie każdy widz może go na tym przyłapać. Wystarczy, że przeglądnie szoty, jak jakiś streamer ogląda Konopa, jakieś te stare odcinki sprzed tam, nie wiem, 2 czy 3 lat. Nie wiem, kiedy on dokładnie to robił, bo kurwa też nie śledzę, nie? A ja bym cię, Mikołaj, jeszcze z góry chciał przeprosić, nie? Że tak głęboko siedzę w twojej głowie, że mogłoby się wydawać, kurwa, że wypadłem z obiegu, ale ty nadal o mnie pamiętasz. Jesteś moim najwierniejszym fanem i za to cię szanuję. Ludzie go cisną na Twitterze, nieźle w komentarzu, widać, że mam kompleks agencji. Znaczy, ja nie wiem, czy go wyzywałem, czy nie. Dla mnie jest to wątpliwe. Czy hazard jest wątpliwie moralny? No, kurwa, zależy, nie? Jestem w stanie jakby wysłuchać osoby, która twierdzi, że tak. Nie jestem w stanie na przykład dealować na argumenty się z osobą, która przychodzi i mówi, o, bo youtuberzy tam reklamują jakieś strony, czy jakieś zakłady bukmacherskie, jakieś cokolwiek. Ludzie się uzależniają, oni zarabiają potężne pieniądze, a ludzie się uzależniają od hazardu. I to akurat nie jest prawda, bo większość youtuberów jest samo uzależniona od hazardu, nie? Mówisz, o, zarabiają potężne pieniądze. Nie, nie, nie. Wydają je w tym samym miejscu, albo w podobnym. Proszę się tak nie ten. Proszę się nie rozpędzać. Znaczy, zacznijmy od tego. Te skrzynki są. Niektóre są legalne w Polsce, niektóre nie. No bo to kurwa, znaczy nie będziemy niczego odkrywczego mówić, bo to za każdym razem ludzie się od wielu lat kłócą. Czym się różnią te skrzynki od, nie wiem, paczek w FIFA, nie? No jakby podstawową rzeczą jest to, że komuś płacą za promocję tego, a jak otwierasz to w FIFA, to zarabia EA, nie? Ale jakby elementy hazardowe są bardzo i to bardzo podobne. No czy tam wiesz jakieś. Też chyba nie ma skrzynek w Fortnite. No ale są, o, nawet skrzynki w CS-ie, o. Zaraz coś powie, o, ale piłkarzami nie możesz handlować na Allegro. No dobra, no to jakby skrzynki w CS-ie. No można na ten temat rozmawiać, ale ciężko mi rozmawiać, kurwa, o kimś, co się z kimś przyjaźni, a potem mu agencję próbuje na minę wpierdolić, nie? Ale nie wiem, mi to jest obojętne na koniec dnia, bo to nic nie zmieni, dosłownie. W Francji zakazali czegoś takiego jak paczki w FIFA i w taki sposób zakazali, że wchodzisz do CS-a i zanim otworzysz, wiesz, kurwa, co jest we Francji, nie? Wiesz, co jest w tej skrzynce. No i się decydujesz, czy otworzyć, czy nie, i mówisz, kurwa, ale fajnie, kupię 300 skrzynek i przeskanuję. No nie, bo do momentu, kiedy tej nie kupisz świadomie, to nie możesz skanować kolejnych. Więc jakby duże korporacje zawsze znajdą. No ale tam tak to działa, stary. Przed otwarciem skrzynki
skanujesz sobie, co jest w tej skrzynce, wiesz, co jest w tej skrzynce, no w tym wypadku jest nóż, nie? Dlatego jest ten film rzucony na ten. I ty mówisz, chcesz to otworzyć, czy nie chcesz tego otworzyć? A nie możesz się zeskanować kolejnej. Więc jakby to wszystko działa tak, jak ma działać. Ci, co mają zarabiać, zarabiają. W FIFA tak samo masz paczkę z podglądem? Możesz otwierać sto innego rodzaju? Nie, no bo jak już jedną zeskanujesz, to nie możesz innej otworzyć. No w chuju mam tego Skyena, no ja pierdolę. Naprawdę waszym celem życiowym jest napierdolanie się ziomka, który ma kurwa problemy z głową. Chłop ma problemy psychiatryczne, a wy się podniecacie, kurwa, że mówi dziwne rzeczy. No będzie mówił dziwne rzeczy, bo jest chory, no. Nie musicie mu kurwa dokładać. Wystarczająco ma stary przepierdolony, no. O, zobacz, bo się odkleił. Żebyś ty się nie odkleił, albo nikt kurwa z twojej rodziny. To ciekawe, czy wtedy ten rodzic mówi, odkleił się. Gra! Spaliłem, sorry. Jesteśmy z tobą! Grażyna, jesteśmy z tobą! Jesteśmy z tobą! Nie no, ja pierdolę ci policjanci, kurwa, i te jakby służby muszą stary w kurwę nie dowierzać, co tam się dzieje, nie? Jesteś w jakiejś tam swojej tej, nie wiem, szkole policyjnej, no cokolwiek, na jakichś studiach, wiesz, no jakoś się dostajesz do tej policji, do tej służby więziennej i stary, i każą ci zabezpieczać, kurwa, areszt śledczy, bo dzieci z TikToka kurwa robią mass moba pod aresztem śledczym i skandują. Grażyna, jesteśmy z tobą. Policja po ulicy zamknęła pod aresztem, tyle gamoni tam zebrało. Ojojojojoj. Tobą, jesteśmy z tobą. Grażyna, jesteśmy z tobą. Jesteśmy z tobą. Ej, kurwa, tak szczerze to bym se tam pojechał to zobaczyć. Nawet bym w tym uczestniczył. Wiesz, to, takie jakby... Na jesień zazwyczaj eventów nie ma, nie? To nawet fajnie. No to, wiesz, jedziesz do jakiś fame, oglądasz 5 godzin, to też możesz pojechać pod areszt, wiesz, trochę se pośpiewasz, trochę jakbyś na mecz poszedł. Fajnie jeszcze jakby jakąś tam budkę z hot dogami na szybko, czy chodziłby jak ziomek na plaży. Kukurydza, kukurydza, świeża kukurydza, kukurydza. Taki mini festyn, no. Ola, ola, trzymaj się! Ola, ola, trzymaj się! Chłop zarzuca rzeczy, których tam ci nie znają. Przecież to jest kurwa najlepszy gniazdowy w historii to jest. Ola, ola, trzymaj się! Ola, ola, trzymaj się! Ola, ola, trzymaj się! Ja bym was prosił o jedną rzecz, widzowie. Jakby mnie kiedyś zamknęli, nie róbcie mi takiej kurwa ten. Źle będą na mnie patrzeć kurwa w tym kiciu, nie? Co za pojebany rząd, pojebany się... Ty, ale ty, ja rozumiem się wyjebać z bitu, kurwa, ale w niego nie trafić, to jest... Ja nie jestem jakiś, kurwa, uzdolniony i tak dalej, ale odezwij się do mnie, to ci powiem, kurwa, kiedy ci się bit zaczyna, nie? Chcę nam zabrać ten czas i teraz dostępa, kiedy oddajcie lokale i kraj. Nie cenzurujcie poety. Czekam, aż znowu będziemy popijać Bacardi w próbie ze śkanki. Co prawda kiedyś... Donos na Kamila Labuddę pisał mi ChatGPT, więc teraz niech ChatGPT pozwoli go stamtąd kurwa wyciągnąć, nie? Tu ten, chciałem jakiegoś ciastka kurwa, tylko nie chciałem mi zrobić kurwa, za ładny ten ciastko był. Testowałem stary ChatGPT obrazkowy, prawie to samo. Napisz petycję do prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawienie Kamila Labuddy. Szanowny prezydencie Andrzeju Dudo, prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości skorzystania z prawa łaski wobec pana Kamila Labuddy oraz pani Aleksandry Krkry. Jestem głęboko przekonany, że ich sytuacja zasługuje na szczególne rozpatrzenie z uwagi na wyjątkowe okoliczności, które towarzyszyły zarówno ich działaniom, jak i późniejszym wydarzeniom prawnym. Oboje wyrazili, no to nie jest prawda, swoje czyny. Dążyli wszelkich starań, aby naprawić wyrządzone szkody. No w sumie też nie, czekaj. Popraw ten wniosek uwzględniając, że pan Labudda robił więcej niż polski rząd. Zwracam się z uprzejmą i pokorną prośbą o rozważenie możliwości skorzystania z prawa łaski wobec pana Kamila Labudda oraz pani Aleksandry Krchy. Wierzę, że ich sprawa zasługuje na szczególne potraktowanie z uwagi na wyjątkowe okoliczności oraz niezwykłe zaangażowanie społeczne, jakie w przeszłości podejmował pan Labudda. Kamil Labuddy to osoba, która wielokrotnie wykazywała się ogromnym sercem i poświęceniem na rzecz innych. Poprzez swoją działalność charytatywną często wspierał tych, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji życiowej, a jego pomoc w wielu przypadkach okazała się niezastąpiona. Udzielał się tam, gdzie państwowe instytucje nie były w stanie dotrzeć, a jego działania nierzadko przewyższały inicjatywy rządowe w zakresie bezpośredniej pomocy potrzebującym. Pan Labudda nie tylko pomagał w sposób materialny, ale również angażował swój czas i serce.
zyskując wdzięczność wielu osób, którym los nie sprzyjał. Poza tym pamiętajcie jedną rzecz. Może i te 120 milionów złotych, które tam zajebali, to dużo, ale za 20 lat jak będą wychodzić, to przez inflację to będzie jakieś tam, wiesz, to będzie tam ułamek jakiś. Też trzeba myśleć długoterminowo. Może dzisiaj to jest dużo, ale za ileś czasu będzie to mało. Łaskawić to można już tylko już skazanego? No to nic. No to jak, no to czekamy, aż go skażą najpierw. O, co to kurwa jest, stary? To chyba fejur. Kamil, trzymaj się! Kamil, trzymaj się! Jesteśmy z tobą! Kamilu, jesteśmy z tobą! 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 Jesteśmy z tobą! Zarzucił, kurwa, i miał każdego w piździe. Żota, to należy do swojego krnika? Bo kiedy takie cztery na zamost na ten account Ikei, no nie, wydało na inne rzeczy. No, wydało na tu, na ten stoliczek chociaż. No nie, no, wiesz, to, że Konopski miał swój jakby kod na K-dropie, to tak, no to mówię ci, że jakby, no tak, no, on brał za to hajs. Serio, kurwa, to pod aresztem jest, kurwa, czy nie? Dojebane! Tworzą historię! Ja już się nawet nie czuję streamerem, żeby szczególnie interesować się tym, co się dzieje na platformie. Zdarzało mi się robić złe rzeczy, ale to jeszcze nie znaczy, że jestem złym człowiekiem. Twierdzę, że zrobiłem porównywalnie więcej tych dobrych, ale z kolei nie twierdzę, że jestem dobry. Po prostu żyję sobie po swojemu. Od siebie jeszcze tylko krótko dodam. Uważam, że większą krzywdę społeczną niż ja kiedykolwiek wyrządza każdy streamer reklamujący Kidropa. No ale dziś już optuję za tym, żeby samemu przyłączyć się do karuzeli. No i to chyba drama z Billoadem jest, nie? Dobra, widzę, mam mega śmieszne reelsy na Twitterze. My girlfriend, the bubble bath with her favorite stuff. But little does she know, I filled the bath with fabric dye. Ale odpoczywaj, chłop! Tato, mama wróciła! Czy wy nas macie za idiotów? To, że dziś bezdusznym, barbarzyńskim projektem, któremu, jak wiemy, przeważa... Brał się nie pierdoli, stary! Ale no jak pani się tak opowiada? Ale bez przesady. Ale to każdy czeka i stoi, a pani jest wyjątkowa, że mu się do pani zapierdala. Ale a o co chodzi? O co chodzi? Ale nie umówiliśmy kolegi, bo coś pani jeszcze nie pasuje, czy coś? Nie? Nie? Ale coś, widzę, że coś się jeszcze nie podoba. Powiedz mi, a ty jesteś charakternym facetem? Ja jestem bardzo charakternym facetem. Jesteś pewna? Czy ty jesteś pewna? Nie odzywać się jak do mnie. Czy jesteś pewny? Dobra, jasne. Jestem bardzo tego pewny. A powiedz mi, a zatańczyłbyś kurwa z policjantką? Gdybym zatańczył z policjantką? No. Jeśli by była ładna i bez munduru i bym nie wiedział, że jest policjantką, to pewnie bym to zrobił. No to jebać cię kurwa w takim razie. To cię jebać kurwa. Ciebie no to jebać, no to w takim razie jebać, no prosta kurwa, piła, no. Ja bym nie zatańczył z policjantem. Czy z munduru? Czekaj, czy kurwa! Rzeczy... Ja ci teraz coś powiem! Mieszkam w Ostródzie, jak chcesz mi pizdę obić, albo ja ci pizdę obiję, chętnie się kurwo z tobą spotkam! No to dawaj! No dawaj! Dawaj! Ostróda! Ponapieramy się chyba, co? Ponapieramy się? Możemy się ponapierać! Ponapieramy się! Dobra, ponapieramy się! Tak to nawet chyba nikt nie zapalił go pewnie. No właśnie, kurwa. Jeżeli nie jesteś synem kurwy,
i nie jesteś chyba 45-letnim sterydziarzem albo kondonem, co by nigdy w życiu chyba takiego gówna nie daj mówić. Mbappe w pizdę dostał i się mano, nie? Jaki skurwysyn tutaj! O, czy chuj! Skurwiel papieża wybiera, kurwa na pacę. No, no nie ma szans, kurwa, że robi coś innego, no. Kto wygra walkę? Najman czy Bogdel? A co to będzie? MMA. Marcin już tylko MMA. No jak to się stało? No będzie na Narodowym, Najman Bogdel. A co on tam będzie robił? Walczy w klatce. Ale on nie umie walczyć. Marcin, no nie gniewaj się, no. No ale to... Czyli Bogdel. A kto to jest Bogdel? Właściciel fejmu. Nie znam, ale pozdrawiam, no ale to już te słabszego nie mógł wziąć. No nie, no to jest dopiero szopka. Tu ładnie, tu ogolili głowę dla swojego kolegi, który ma raka. To miło zrobili dla niego. Jakby twój kolega miał raka, to byś opierdolił sobie głowę na łyso? To wiesz, Jezek, jak się przychodzi zakolegować gdzieś. Wysyłałeś takie rzeczy? O kurwa, to nie teraz. To ja jestem. Ale wysyłałeś takie rzeczy? Ja nie mówię, że dzisiaj to wysyłałeś. Pod Bogiem, to jest twojego komunikatora. Czy to jest twój komunikator? Zobacz, to jest twój komunikator? Ja właśnie patrzę, że to jest moja. To jest twój komunikator. To ja na końcu Weroniczki, stary. Dam ci mordę, kurwa, śmieciu. Ty kurwa, dalej. Wyjebać ci? Ej, ale o ci chodzi? Przestań! Oczywiście przed chwilą była delikatna akcja, ale już jest wszystko w porządku. Musiałem sobie troszeczkę porozmawiać. Wyciskałem 50. No co zrobić?